Miło Was widzieć. Pan jest dobry. Pan jest dobry. Chciałbym, tak wczoraj odebrałem, żeby mówić na temat wiary. Jakby przypomnieć nam troszeczkę, co Słowo Boże mówi na temat wiary. I kiedy mówimy o wierze i kiedy Biblia mówi o wierze, nie ma na myśli denominacji. Pamiętajmy, to nie chodzi o wiarę takiego czy innego kościoła. Chodzi o wiarę, która pochodzi z Bożego Świętego Słowa. Wiarę, która jest w stanie nas uratować, kiedy jest w sposób na właściwej osobie skoncentrowana i skierowana. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale czytamy dużo, właściwie cały ten rozdział poświęcony jest ludziom wiary. Chciałbym przeczytać na początek dwa wiersze, 5 i 6. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Moi drodzy, jak możemy zauważyć, ten 11 rozdział poświęcony jest wierze. Pierwszy wiersz tego 11 rozdziału zawiera definicję, czym jest wiara. Natomiast później mamy opisy ludzi, którzy zdecydowali się zawierzyć, zaufać Bogu. Kiedy słowo Nowy Testament używa słowo wiara, greckie pistis, ono oznacza wiara, jest tożsame, równoznaczne ze słowem ufność. A więc ci, którzy wierzą, albo ci, którzy ufają, bez tej ufności Bogu, bez tej wiary, że On jest i że On nagradza człowieka, który Go szuka, nie można się Bogu podobać. A więc już od samego początku możemy widzieć, że wiara jest czymś tak niesamowitym, co robi na Bogu wrażenie. Bóg bardzo lubi, cieszy się, kiedy my jako Jego stworzenie mamy do Niego zaufanie, ufamy Mu, spolegamy na Nim. Tak więc wiara jest tą właściwą odpowiedzią ze strony nas ludzi na Boga i Jego dzieło, które zostało dokonane w Jezusie Chrystusie. Niewiara jest negatywną odpowiedzią. Niewiara mówi, czy człowiek, który nie ma wiary, dla niego Bóg bardzo często nie istnieje, mówi, nie ma Boga. Chociaż są też tacy, którzy uważają, tak, oni w Boga wierzą, ale z Bogiem nie mają żadnej i nie chcą mieć żadnej relacji. W każdym razie niewiara jest czymś negatywnym, czymś, co sprawia, że człowiek odrzuca i istnienie, i całe dzieło zbawienia, które Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie na krzyżu. Jedno i drugie stanowisko niesie z sobą wieczne konsekwencje. Człowiek, który ma wiarę, człowiek, który zdecydował się zaufać Bogu, uwierzyć Bogu, ma obietnicę, że będzie na wieki żył z Bogiem. Człowiek, który nie posiada wiary albo nie chce uwierzyć, odrzuca wiarę, także to niesie z sobą konsekwencje wiecznego oddzielenia od Boga. A więc jedna i druga postawa niesie z sobą konkretne konsekwencje. Tak więc wiemy, że Bóg ma upodobanie w wierze. W pewnym momencie, kiedy Jezus rozmawiał z ludźmi w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, czytamy następujące słowa, wiersz 28 i 29. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. To jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Jest tutaj użyte słowo dzieło. Dosłownie moglibyśmy też go przetłumaczyć uczynek. To jest ten uczynek, który Bogu przede wszystkim się podoba. To jest wierzyć w Niego, ufać Jemu.
mieć serce pełne ufności ku Boga. Gdy Jakub pisze w swoim liście w 2 rozdziale, wierszu 17, że wiara bez uczynków jest martwa. Jest martwa. To używa tego samego słowa, ergon, greckie dzieło. To jest to dzieło, to jest ten uczynek. A więc nie można, jeżeli mamy żywą wiarę, to ta wiara niesie z sobą konkretne działanie i konkretny uczynek, konkretną postawę. Niewiara także niesie konkretną postawę właśnie niewiary, braku zaufania, braku spolegania na Bogu. Ale zwróćcie uwagę, kiedy oni go zapytali, co możemy uczynić, aby się podobać Bogu? Co sprawi to, że Bogu będzie się podobało nasze życie? Co mamy czynić? On mówi, jeżeli chcecie dobrze czynić, to pierwsze, miejcie wiarę. Miejcie wiarę w Boga. A więc to jest ten pierwszy, powiedziałbym, uczynek, dzieło, którego Bóg oczekuje od każdego z nas. I tak naprawdę nic nie możemy, w żaden sposób nie możemy wzrastać, czynić postępów dotąd, dopóki nie zdecydujemy się zaufać Bogu. Nie zdecydujemy się polegać na Bogu. To jest dzieło Boże. To jest ten uczynek, na który Bóg czeka z waszej strony, mówi Jezus do swoich słuchaczy. Wierzyć w tego, którego On, Bóg Ojciec, posłał. To znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa. A więc jeżeli chcemy się podobać Bogu, jeżeli chcemy odebrać łaskę i przebaczenie, jeżeli chcemy mieć z Bogiem społeczność, po prostu musimy zaufać, uwierzyć w Jezusa, to, że On jest tym danym nam od Boga Panem i Zbawicielem. A więc inaczej mówiąc, Jezus oczekuje, że jako ludzie przyjdziemy do Niego. Często ludzie mówią tak, przyjdę do Boga, jak troszeczkę coś zmienię w moim życiu, w tym znaczeniu będę lepszy i tak dalej i może wtedy Bóg spojrzy na mnie bardziej przychylnie. Ale moi drodzy, im więcej później się staramy, okazuje się, że nic nie jest lepiej. Ale Bóg oczekuje, że przyjdziemy do Niego takimi, jakimi jesteśmy. Z uniżeniem, z pokorą. I wtedy, kiedy takimi przyjdziemy i powiemy, nie potrafimy nic zmienić w naszym życiu, ale wiemy, że Ty masz moc, aby nas zmienić. Ty dajesz nam siłę i przychodzimy do Ciebie, abyś nas oczyścił i dał nam moc do nowego życia, która pochodzi tylko od Ciebie. Pan Jezus, zanim odszedł, dał obietnicę dla Kościoła. Nie zostawię was sierotami. Oto przyjdę do was, będę z wami i powiedział, przyjdzie ktoś w moje miejsce, podobny do mnie, tej samej natury, co ja, boskiej, inny ode mnie i On będzie z wami. Jest dobrze wiedzieć, że kiedy Jezus stał z martwych, wstąpił do nieba, to ty i ja, kiedy uwierzyliśmy w Boga, uwierzyliśmy w Jezusa, mamy 24 godziny na dobę obrońcę, adwokata Jezusa, który siedzi po prawicy Ojca. I zwróćcie uwagę, że Jezus tam jest po prawicy Ojca jako nasz arcykapłan ze swoją krwią i nieustannie wstawia się za tobą i za mną. Ale tu na ziemi 24 godziny na dobę mamy innego obrońcę, adwokata, pocieszyciela, Ducha Świętego, który jest z nami. A więc i w niebie, i na ziemi Bóg jest z nami. Aby nas wspierać. I dobrze jest sobie to uświadomić, powiedzieć, Boże, nawet jeśli tego nie czuję i tego nie widzę, to ja wierzę, że tak jest, ja wyznaję, że tak jest, bo tak mówi Twoje święte słowo. Amen. Tak jest napisane. A więc On przyjdzie i On przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O jakim grzechu Duch Święty przekonuje nas ludzi? Jezus powiedział o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. A więc to jest ten taki pierwszy grzech, co do którego Duch Święty przekonuje nas. Skoro to jest pierwszy grzech, to jest chyba ten taki największy. Bo wiecie, to, że ktoś pije, bierze narkotyki,
żyje nieporządnie, niemoralnie. To jest konsekwencja niewiary w Jezusa Chrystusa. Wiecie, spotkałem ludzi, którzy ledwo trzymali się na nogach z powodu alkoholu i oni uważali, że są wierzący. Że oni wierzą. Ale kiedy czytamy Boże Słowo, to tu jest wyraźnie napisane, że wiara bez uczynków jest martwa. Inaczej mówiąc, żywa wiara, ta wiara, która płynie z Bożego Słowa, ona rodzi dobre owoce, ona rodzi dobrą jakość życia. Martwa wiara nic nie zmienia w życiu człowieka. Diabeł ma martwą wiarę. Jest o nim napisane, że diabeł też wierzy. Tylko, że on nigdy nie ruszy się ze swojego miejsca i nie chce zmienić swojego życia. On chce dalej pozostać w tym samym miejscu. Biblia mówi, że i tak niektórzy mówią, że czasami diabeł ma jakby większą wiarę niż ludzie, którzy są na ziemi, którzy mówią, że wierzą, a żyją jak chcą. Bo tam jest napisane, że diabeł wierzy i drży. On zdaje sobie sprawę, jaka jest konsekwencja tego, że nie ma żadnego upamiętania, niczego, żadnej zmiany w jego życiu. Tak więc niewiara jest uczynkiem i wiara jest uczynkiem. Tak moglibyśmy to powiedzieć. To jest dzieło, to jest uczynek, który Ojciec od was oczekuje, abyście wierzyli we mnie, mówi Jezus. A z drugiej strony ta żywa wiara zawsze będzie, i za chwilę zobaczymy, pociąga za sobą konkretną postawę człowieka. Nie jest czymś nieokreślonym, czymś, co musimy się domyślać, to jest bardzo jasne i bardzo widoczne, jeśli chodzi o wiarę człowieka. Moi drodzy, Bóg, który jest Stwórcą, Zbawicielem, oczekuje od nas tej wiary i tego zaufania. A więc, czy jesteś dobry, albo nie musisz stawać się lepszy, czy jesteś bogaty, czy biedny, czy nie musisz starać się, żeby coś mieć, żeby spodobać się Bogu. To, co najbardziej podoba się Bogu, to jest zaufanie. Możesz być bogaty i biedny, ale możesz być człowiekiem w tym samym czasie pełnym wiary, pełnym Bożej obecności. Ja jestem wdzięczny Bogu za to, że Bóg nasz, Bóg żywy, nie jest Bogiem milczącym. I kochani, dobrze jest, wspaniałą rzeczą jest, kiedy ty i ja możemy słyszeć Boga. Człowiek, który ma żywą wiarę i położył tą wiarę w Panu Jezusie Chrystusie i w wyniku tego przez wiarę odebrał od Boga przebaczenie swoich grzechów, jego duch zostaje przez Ducha Świętego ożywiony i możemy komunikować się z Bogiem. Możemy, wręcz powiem tak, jeśli nie słyszysz Boga, coś jest nie tak. Bo ten, który ma żywą wiarę, który zaufał Bogu, będziesz słyszał Boga przemawiającego. Będziesz widział Boga, który działa wszędzie wokół. Przedtem tego nie widziałeś. Często mówię, przypadek, zdarzyło się, ślepy los. Ale teraz wiesz, że Boża ręka i Bóg jest w tym wszystkim i że to Bóg działa i Bóg odpowiada czasami na prozaiczne nasze modlitwy. Prozaiczne. Jak zgubienie kluczy. Możesz prosić Boga, żeby pomógł ci je znaleźć. Nie wiem, czy wy to robicie. Ktoś powie, no człowieku, nie zawracaj Panu Bogu głowy. Nie, on ma tyle różnych ważnych spraw. Może tak. Ale jednego jestem pewien, skoro On liczy włosy na twojej i na mojej głowie i On zna liczbę włosów, to znaczy, że każdy szczegół mojego życia Go interesuje. Prawda? Bo ani ty, ani ja nie zadaliśmy sobie nigdy trudu, żeby policzyć, ile mamy włosów na głowie. A jak nam wypadają, to się martwimy, że nam wypadają i cieszymy się, że jeszcze trochę zostało. Ale nie liczyłem, ile ich mam. A Biblia mówi, że Bóg zna liczbę włosów na głowie każdego z nas. To znaczy, że interesuje Go każdy najdrobniejszy szczegół twojego i mojego życia. Czy tak rozumiecie Boga? Czy tak rozumiemy to, że On jest Ojcem pełnym miłości do nas i Jego naprawdę interesuje absolutnie wszystko, co dotyczy twojego i mojego życia?
Ja wierzę, że taki Bóg właśnie objawił się w Słowie. Jeżeli wróbel, zwykły wróbelek, nie spadnie na ziemię martwy bez wiedzy Ojca, to o ileż bardziej, Słowo Boże mówi, Pan Jezus mówi, wy jesteście warci, wartościowsi od tego wróbelka. A więc dobrze jest wiedzieć, kiedy kładziesz się spać, że w niebie, że Bóg jest twoim i moim Ojcem i możesz bezpiecznie się położyć i możesz bezpiecznie spać, a rano jak Bóg da, obudzimy się, aby Go wielbić i chwalić. Bo jest dobry. Wiara. Nie w jakąś energię kosmiczną. Boga, który ma osobowość. Boga, który jest miłością. Boga, który dał Tobie i mnie swojego świętego ducha i ustawicznie jest z Tobą i ze mną i nigdy, nigdy, nigdy nas nie zostawi ani nie opuści. Nigdy. Amen. Nawet kiedy będziesz przechodził przez ciemną dolinę i wydaje ci się, że Bóg jest gdzieś daleko, a trudności się walą jedna za drugą i wołasz do Boga i nie ma odpowiedzi, jednak wiara pozwala ci się trzymać mocno drogi Bożej. I wytrwasz. I Bóg przeprowadzi ciebie. I kiedy będziesz ufał do końca, nie rezygnował, nagle zobaczysz wielkie Boże błogosławieństwo i zwycięstwo. Bo muszę powiedzieć, Bóg zaplanował dla ciebie i dla mnie zwycięstwo. Oczywiście pod warunkiem, że ty i ja będziemy w Nim trwać. W społeczności z Nim będziemy trwać. Że ciągle będzie nam zależało, aby być blisko Boga. Tak patrzę na tych tutaj naszych młodych chłopaków. Tak modlimy się, aby byli takimi ludźmi wiary. Nie tylko oni, ale dziewczęta, każdy. Aby mogli powstawać w wierze i aby Bóg mógł działać i czynić rzeczy, które zamierzył uczynić przez ich życie. Bóg mówi, przemawia codziennie przez swoje stworzenie, przez swoje święte słowo, przez nasze sumienie. Przemawia do nas przez swojego Syna, który był na tej ziemi. Bardzo mocno Bóg przemawia. Kochani, Bóg nie milczy, nie ukrył się przed człowiekiem. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg postanowił się nam objawić, abyśmy mogli położyć ufność w Nim, zrozumieli, kim On jest, że nie musimy się bać Bogu ufać. Wiara potrzebuje na pewno nieraz wytrwałości. Hiob tego doświadczył w niesamowity sposób. I mówię, nie chciałbym przechodzić przez to, przez co przechodził ten człowiek bogobojny, pobożny, wierzący. I wytrwałość podtrzymała jego wiarę. Zaufanie do Boga. I wbrew wszystkiemu, co się działo, co mówili jego tak zwani przyjaciele, którzy go jeszcze bardziej, że tak powiem, potępiali w tym wszystkim, on bronił swojej przyjaźni z Bogiem. Czy wiesz, czy wiem, kim Bóg jest? I modlę się, Duchu Święty, pomóż nam, dawaj nam zrozumienie, abyśmy wiedzieli, widzieli, kim Bóg jest w swojej naturze względem nas. Że On oczekuje, że będziemy wykonywać Jego dzieło, to jest, będziemy Mu wierzyć, będziemy Mu ufać. Kochani, kiedy wszystko się wali, trudno jest. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy mogę dowiedzieć się, czy moja wiara jest żywa, mocna czy słaba. I w różnych sytuacjach mogłem doświadczać, kiedy wszystko wydaje się, że nie ma z tego wyjścia. Pozostaje tylko patrzeć i czekać na Boga i mówić, tak, On do tej pory był wierny i pozostanie wierny. Muszę po prostu czekać. Czekać ufnie na Boga, aż odpowie. Kochani, kiedy czytamy Ewangelię, znajdujemy kilkoro ludzi. Mnóstwo ludzi, ale chcę wymienić tylko kilku. Którzy robili wrażenie na Panu Jezusie z powodu swojej wiary.
Syrofenicjanka, czyli Kananejka, ta, która była pogardzana przez Żydów. No by była z pogan. Niewiasto, do niej powiedział Jezus, niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Pamiętacie tą historię Syrofenicjanki? Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. Od 21 wiersza, ale nie musicie szukać. Ona przyszła do Jezusa i wołała za Jezusem, pomóż mojemu dziecku, ratuj moje dziecko. Bo demon bierze ją i rzuca w ogień, bo demon robi, dręczy ją, ratuj moje dziecko. A Jezus ze swojej strony jakby cały czas daje jej do zrozumienia, że za bardzo nie jest zainteresowany. Niedobrze jest brać chleb, który należy się dzieciom i rzucać szczeniętom. Ona mówi, Panie, i szczenięta jedzą ze stołów swoich panów. Jezus, gdy to usłyszał, mówi, wielka jest twoja wiara. Wielka jest twoja wiara. Kobieto, niewiasto, wracaj do domu, niech ci się stanie według twojej wiary. Idź, twoja córka jest uzdrowiona. I demon opuścił to dziecko. To jest straszne, kiedy rodzic musi widzieć udręczone dziecko. Chore, udręczone, zniewolone. Ale do kogo masz się zwrócić? Do kogo możesz przyjść? Jezus wyraźnie powiedział, wy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, przyjdźcie do mnie, a ja dam wam odpocznienie. Przyjdźcie do mnie. A więc kobieta, pogardzana przez innych, miała wiarę, która zdumiała samego Pana, widząc jej wiarę. Po czym on rozpoznał jej wiarę? Po tej jej nieustępliwości, po tym, że ona przyszła do niego, po tym, że ona mówiła jemu, Panie, tylko ty jesteś w stanie to zrobić. Nic nie było w stanie ją zniechęcić. Wiecie, czasami ludzie mówią, jak Pan Bóg coś zrobi dla mnie, to będę wierzył. Ona nie miała tego dylematu. Ona wiedziała, że Jezus ma moc. I nie zniechęciły ją początkowe niepowodzenia. Ona nie kupczyła, nie handlowała się, nie targowała się. Setnik rzymski. Jezus w 8 rozdziale Ewangelii Mateusza od 5 do 13, Jezus mówi tak, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. To było w tym mieście, w którym Jezus mieszkał, w Kafarnaum. I ten setnik przychodzi do Jezusa, mówi, uzdrów mojego sługę. Jezus mówi, pójdę tam. On mówi, Panie, to jest niesamowite. Ja nie jestem godzin, żebyś przyszedł do mojego domu. Wiecie, dowódca, który umie rozkazywać, który ma władzę, ile w nim jest pokory. Ile w nim jest pokory. Mówi, Panie, nie jestem godzien, żebyś zaszczycił mnie i wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Jezus mówi, nie znalazłem nawet w Izraelu, wśród Bożego ludu, dzieci Abrahama, nie znalazłem takiej wiary. Mówi, ja wiem, co to znaczy mieć autorytet. Ja mówię jednemu żołnierzowi, zrób to, on robi, idź tam, on idzie. Ja wierzę, że ty masz moc. I wystarczy, że powiesz słowo i mój sługa będzie uzdrowiony. Kochani, dobrze byłoby, gdyby, oby jak najwięcej, obyśmy robili to dobre, właściwe wrażenie na naszym Bogu poprzez naszą wiarę i zaufanie do Boga. Nie polegamy na sobie. Nie liczymy na siebie, ale patrzymy na Tego, który jest początkiem i końcem twojej i mojej wiary. I do Niego przychodzimy i od Niego oczekujemy pomocy, od Niego oczekujemy błogosławieństwa dla siebie i dla innych. Ale trzymamy wiarę, bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czy mam wiarę? Czy modlę się, a później wstaję z kolan, popatrzę i mówię, no wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Znacie taką historię? Kobieta modliła się, wstała z kolan, patrzy, sytuacja się nie zmienia, mówi, no wiedziałam. No tak, z takim nastawieniem niewiary się modliła, ale Jezus mówi, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy.
Gdy spodziewasz się tego, co Bóg daje w swojej obietnicy, możemy oczekiwać. Wiara nie jest nigdy ślepą wiarą. Wiara rozpoznaje, kim jest Bóg, kim jest Jezus. Opiera się na Nim, Jego mocy i Jego miłości. A pamiętacie tych czterech, którzy przynieśli tego sparaliżowanego przed Jezusa? Dach rozebrali, opuścili go przed Jezusa. Mieli wiarę. Oni powiedzieli sobie tak, kiedy go przyprowadzimy, a nie mogli wejść przez drzwi, bo tłum był tak wielki, że nie byli w stanie się przecisnąć. A mówią, gdy tylko go położymy, my wierzymy, że Jezus coś zrobi. Ma moc go podnieść, uzdrowić. A więc działali w wierze, w oczekiwaniu. I jest napisane wyraźnie, Jezus ujrzał ich wiarę. To jest niesamowite. Pamiętacie tam przy Bramie Pięknej, Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, kiedy Piotr popatrzył na tego sparaliżowanego, tak, przed wejściem, zobaczył, że ma wiarę. Jak on to zobaczył? Gdzieś duchowo, w naszym duchu możemy odbierać. I Jezus też nie widział to tylko duchowo, widział poprzez działanie tych ludzi, oni mają wiarę. Pokonali wiele przeszkód, aby tego swojego towarzysza położyć przed Jezusem i oczekiwali na cud. Oni nie położyli od tak sobie, oni przyszli z wiarą, oczekiwali na cud, że Pan Jezus uzdrowi ich towarzysza. I nie zawiedli się. Jezus to dokonał. A ta niewiasta, która cierpiała krwotok od 12 lat, ja mówię, zawsze ta historia mnie wzrusza. Nie wiem czemu, ale jestem poruszony tą historią tej kobiety, która przeciska się przez cały tłum ludzi i mówi w swoim sercu, w swoich myślach, w swoim sercu, mówi, gdy się go tylko dotknę, będę uzdrowiona. Kochani, człowiek, który ma wiarę, nie zawiedzie się. Oto Bóg ma upodobanie, kiedy przychodzimy do Niego z ufnością, kiedy Mu ufamy, kiedy oczekujemy na cud, kiedy oczekujemy na Jego działanie, kiedy oczekujemy na to, że Bóg, to co jest niemożliwe, Bóg to zmieni. A więc wiara nie poddaje się, nie rezygnuje, kiedy nie widzi na początku rezultatu, ale jest w stanie przedrzeć się, aby tylko odebrać od Boga błogosławieństwo. Ile razy myśmy rezygnowali z Bożego błogosławieństwa, bo nie przychodziła odpowiedź od Boga. Poddawaliśmy się. Gdyby Abraham się poddał, czekał 25 lat, 24-25 lat, kiedy urodził się Izaak, czekał na upragnionego syna Sary. Ale czekał, nie poddał się. Jezus opowiedział taką historię o niesprawiedliwym sędzi i o ubogiej wdowie. Ona przychodziła do tego sędzi, pamiętacie, i prosiła, weź mnie w obronę. A on nie chciał. Weź mnie w obronę, a on nie chciał. Ale w końcu ten sędzia pomyślał, ta kobieta jeszcze narobi mi wstydu przed innymi, no to wezmę ją w obronę. A Jezus wtedy mówi, czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Czyżby Bóg ich nie wziął w obronę? Powiadam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? A więc Bóg oczekuje wiary. Wiara, zresztą apostoł Paweł, pamiętacie, kiedy czytaliśmy list do Tymoteusza, mówi, wiarę zachowałem. Uwierzyłem, ale ja cały czas muszę trwać w zaufaniu Bogu. Ja muszę moją wiarę zachować do końca. Być człowiekiem wiary do końca. Nie wolno mi jej utracić, bo mogę utracić Jego zbawienie. Ja mamy ufać Bogu do końca. Człowiek, który ma wiarę, otrzymuje świadectwo od Boga w swoim sercu. Bóg wydaje o nim świadectwo.
Zanim Henoch został zabrany, otrzymał świadectwo, że podoba się Bogu. Oto Duch Boży naszemu duchowi poświadcza, mówi, daje, jakby wspiera i też daje tą świadomość, że podobamy się Bogu, bo ufamy Bogu, bo trwamy w wierze. Biblia nam mówi, że zanim Jezus wstąpił do nieba po swoim zmartwychwstaniu, tylko dwoje ludzi zostało zabranych do nieba. Pierwszy to Henoch. Tu wyraźnie czytamy. Nie oglądał śmierci, nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg, dlatego że Bóg widział jego wiarę. To jest taki piękny przykład, kiedy ty i ja będziemy chodzić, a Biblia mówi, że Henoch chodził z Bogiem. Tak? Pierwsza Mojżeszowa tak mówi, Henoch chodził z Bogiem i zabrał go Bóg. Czyli on cały czas chodził w wierze, ufał Bogu. I w pewnym momencie zabrał go Bóg. Drugą osobą jest Eliasz. Biblia mówi, że Pan zabrał go w rydwanie ognistym do nieba. Ale to byli ludzie wiary, którzy zachowali wiarę. Był moment kryzysu w życiu Eliasza, ale Bóg go z tego podniósł. On już sobie życzył śmierci w pewnym momencie. Był gotów się poddać, że już nie jest w stanie dalej wykonywać woli Bożej, że już po prostu to przerasta jego możliwości. Ale Pan jest łaskawy i dobry i miłujący i posłał anioła. Ktoś powiedział, że aniołowie, nie kojarzymy sobie od razu aniołów, wiecie, z aureolą czy w długich, białych, lśniących szatach. Oni czasami wyglądają jak my. Aniołowie się okazują, umieją dobrze gotować. Powożą rydwanami. Są wspaniałymi duchami, które usługują tym, którzy wierzą w Boga. Czasami jeżdżą na motorze. Wiecie, tak mówię, dlatego że czasami słyszy się różne świadectwa z różnych rejonów świata, jak ludzie mówią, że Bóg posłał anioła. I ludzie mieli świadomość. List do Hebrajczyków mówi, że czasami, wiecie, gościnność jest niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim. Nasze domy powinny być otwarte dla innych, dla braci i sióstr. Dobrze jest, jeśli jeden zaprasza drugiego, przyjdź, zjemy obiad, przyjdź, zjemy kolację, przyjdź, napijemy się kawy, spędzimy są dobrze, kiedy domy są otwarte, kiedy jeden wierzący drugiego zaprasza. Kiedy pojawia się ktoś zupełnie nowy i nie wie, co z sobą zrobić, bo tu nikogo za bardzo nie zna, a twój dom jest otwarty, mówi, przyjdź, chcemy cię ugościć. I ludzie mogą widzieć, jak żyjesz, jak to wszystko wygląda. A i tam jest napisane w liście do Hebrajczyków, i nie wiedząc, gościli aniołów. I nie mam tu na myśli ludzi. Ale może się czasami okazać, że Bóg posyła kogoś, kto jest aniołem. Tak było w życiu też Abrahama, kiedy przyszli do niego Boży aniołowie. Tak więc Henoch został zabrany, bo miał wiarę. Kochani, kiedy Jezus przyjdzie i Biblia mówi, w mgnieniu oka, na głos trąby, będzie Kościół porwany. To jest to słowo bardzo mocne. Będziemy porwani w mgnieniu, czyli w ułamku sekundy, na spotkanie z Jezusem. Kiedy znajdzie wiarę, kiedy będziemy trwać jak Henoch w wierze, kiedy będziemy blisko obecności Boga, kiedy nie będziemy gdzieś tam chodzić swoimi drogami i uważać, że wszystko jest w porządku, ale będziesz budował pełną wiary, bliską relację, społeczność z Jezusem Chrystusem. Dlatego Jezus mówi, kto trwa we mnie? Kto trwa we mnie? Trwajcie we mnie. Czyli mieszkajcie, bądźcie tymi, którzy są w ścisłej relacji ze mną. Przez wiarę został zabrany Henoch. I tutaj Pan Jezus mówi, że wiara jest w stanie dokonać i czyni niesamowite rzeczy. Jak przychodzi wiara?
Chcesz mieć więcej wiary? Chcemy mieć więcej wiary? Jak mogę sprawić, żeby wiara, ta Boża wiara, to zaufanie ku Bogu wzrastało w moim sercu? Słowo Boże wyraźnie mówi, wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. List do Rzymian 10:13. Wiara przychodzi, wypełnia nas ze słuchania Bożego Słowa. Kiedy czytasz, kiedy słuchasz, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, dlatego tak ważne jest nabożeństwo, kiedy głoszone jest Słowo, napełniamy serce, umysł Bożym Słowem i to sprawia w nas wiarę. Poznanie Boga i wiarę. Kiedy napełniamy się innymi rzeczami, ta wiara gdzieś z nas powoli wycieka, bo Słowo Boże i potrzebujemy Go nieustannie, tą wiarę, naszą wiarę podnosi, karmi, sprawia, że może być żywa. A więc ceńmy sobie tą społeczność z Bożym Słowem, i osobistą, i w społeczności. Ta wiara, która nas zbawia, wiara, która pochodzi z Bożego Słowa, ona wyznaje. Ona jest w sercu, ale jeżeli jest w sercu, dokonuje się wyznanie. Nie jest, inaczej mówiąc, wiara nie siedzi cicho. Czasami ludzie mówią, wiesz, sprawa wiary to jest taka osobista sprawa, nikomu nie mów. To jest nieprawda. Bo Biblia mówi wręcz odwrotnie, kiedy uwierzysz w Jezusa, masz dać świadectwo. I tak naprawdę, kiedy uwierzymy w Jezusa, wiara powoduje, że nasze usta zaczynają wyznawać. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznanie dzieje się ku zbawieniu. Pierwsze, co wyznajemy, to, że Jezus jest moim Panem. Przedtem nie był. Żyłem jak chciałem. Nie liczyłem się z Nim. Ale teraz oddałem Mu moje życie, oddałem Mu moje serce. Zaprosiłem Go do mojego życia, On teraz jest moim Panem. I kiedy On we mnie zamieszkał przez zaufanie i wiarę, że On to uczyni, kiedy Go zaproszę, to ta obecność i ta świadomość, że On tam jest, że mnie usprawiedliwił, sprawia, że moje usta wyznają Go Panem. Dlatego tak piękne jest, kiedy ludzie wstają i mówią, byłem taki, żyłem bez Boga albo nie miałem świadomości, ale teraz wiem i wierzę, że Jezus Chrystus jest moim Panem, jest moim Zbawicielem. Przez wiarę, mówi autor listu do Hebrajczyków, poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Nie powstały przez zjawiska jakieś. Wiecie, dla mnie to nie jest żaden problem. W momencie, kiedy poznajesz Boga, nie ma dla nas żadnego problemu uwierzyć, że oto Bóg wypowiedział słowo i stało się. Bo wiemy, że On jest wszechmogący. Ma wszelką moc. Wypowiedział słowo i stało się. I to możemy obserwować w całej Biblii, że Bóg właśnie w taki sposób działa. Przez wiarę poznajesz, przez wiarę wiesz. Wiesz, że jesteś usprawiedliwiony. W sercu wiesz, wiara tego doświadcza, człowiek wiary tego doświadcza. Noe przez wiarę zbudował arkę. Jeszcze nie było nawet deszczu na ziemi. Ludzie nie wiedzieli, że coś takiego jak deszcz istnieje. I Bóg mu zapowiedział, że przychodzi sąd. Popatrzcie, Bóg powiedział słowo i powiedział mu, co się wydarzy. A więc Noe przez wiarę widział to, czego jeszcze nie było. Już widział. I on wiedział, że skoro Bóg tak powiedział, to tak na pewno się stanie. A więc Bóg mu powiedział, zbudujesz arkę i on przez wiarę, dlatego że wiedział, że to się stanie, to jest nieodwołalne, buduje arkę. Trwało to może 100, 120 lat. Przez wiarę uratował swoje życie. Wiara bez uczynków jest martwa. Gdyby uwierzył, powiedział, okej, tak, wiem, ale nic nie zrobił, zginąłby razem z tym światem. Ale wiara żywa działa w oparciu o to, co Bóg mówi. Bóg mówi, zrób arkę i on robi arkę. Oto Jezus dzisiaj i Słowo Boże mówi, uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony.
Jeżeli to zrobisz, będziesz uratowany, bo przychodzi dzień, kiedy Jezus przyjdzie i zabierze tych, którzy mają wiarę. Którzy są ludźmi, którzy zaufali Bogu, temu, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu Golgoty. A więc wiara wie, wiara poznaje, wiara widzi to, czego jeszcze nie ma. Wiara prowadzi człowieka do działania, do posłuszeństwa. Wiecie, posłuszeństwo Bogu wyrasta, wynika z wiary. Bóg powiedział do Abrahama, jeszcze wtedy do Abrama, wyjdź z Ur Chaldejskiego do ziemi, do której ci wskażę. Wiecie, kiedy troszeczkę poznajemy historię tą historię ludu Sumerów, Ur Chaldejskiego, to jest początki w ogóle tej cywilizacji na 3000 lat przed Chrystusem. Czasy Abrahama to już jest 2000 lat przed Chrystusem. Ale kiedy archeolodzy badają to miejsce, gdzie to Ur się znajdowało, to możemy powiedzieć, że ludzie w Ur żyli sobie naprawdę komfortowo. Piękne piętrowe domy z ogrzewaniem, z wodą. A Bóg mówi, zostaw to wszystko i idź tam, gdzie ci pokażę. Popatrzcie, żywa wiara. Dlatego, że on poznał i zrozumiał, że mówi do niego Bóg, on to wszystko zostawił, cały ten komfort, tą wygodę i wybrał życie pod namiotem do końca, bo Bóg tak mu powiedział. Inaczej mówiąc, to pójście za Bogiem często i wiara w Boga i Bogu będzie nas kosztować. Będzie cena do zapłacenia. Kochani, kiedy człowiek zaczyna wierzyć i radować się zbawieniem, myślimy, że wszyscy od razu nam uwierzą i tak samo będą uważać jak my, bo przecież to jest takie proste. Przecież Bóg cię kocha, przecież Jezus za ciebie umarł. A później nagle odkrywamy, że są przeciwności. Nawet od najbliższych. Ale wiara powoduje, że wiara działa. Są uczynki wynikające z wiary. Zostawił to wszystko, cały komfort życia, aby iść tam, gdzie Bóg mu pokazał. Sara dzięki wierze otrzymała moc, aby począć. Jej łono było martwe, ale Bóg dał słowo. I ona uwierzyła, że tak się stanie. Chociaż wiemy, jak to z jej wiarą było, jak ona się śmiała, kiedy usłyszała, że za rok będzie piastować dziecko. To wiecie, no śmiała się, dlatego Pan Bóg nadał im imię ich syna Izaak, czyli uśmiech. Ale jest napisane, przez wiarę otrzymała moc poczęcia. W końcu zaufała, bo Bóg powiedział słowo. Jeszcze lepsza, a może lepsza. No każda z tych historii jest niezwykła. Józef, zanim umarł, przez wiarę powiedział tak do Izraelitów. Przychodzi czas, że wyjdziemy z Egiptu, cały nasz naród. Jedną rzecz musicie zrobić. Przysięgnijcie mi, obiecajcie mi, że weźmiecie moje kości i pochowacie je tam, gdzie pójdziecie. To jest niesamowite. On wiedział dokładnie, co się wydarzy. Miał tak wielką wiarę i poprosił, aby dano mu obietnicę, aby nawet jedna jego kostka nie była w Egipcie, czyli w tym świecie, mówiąc obrazowo czy duchowo. Ja chcę być w ziemi obiecanej, którą Bóg ma dla mnie. To jest niesamowite, co się dzieje. A Mojżesz, który zostawił całe to przepych, bogactwo, i co jest ciekawe, moi drodzy, wolał znosić uciski wespół z ludem Bożym, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Na jaką zapłatę? Tą z nieba. To, co Bóg ma dla nas. Wiecie, być tak wysoko jak Mojżesz, mieć wszystko,
władzę, pieniądze, bogactwo, perspektywie tron, ale ze względu na Chrystusa, to jest ciekawe, przecież jeszcze go nie było, ze względu na Chrystusa, ze względu na Boga, on to zostawił, a przyznał się do tych niewolników. Mówi, ja jestem częścią tego ludu. I moja przyszłość jest związana z tym ludem. I moje życie związane jest z tym ludem. I wolę znosić ucisk i cierpienie z tym ludem, niż doświadczać tej przemijającej rozkoszy grzechu w Egipcie. To jest wiara. Wiara totalnie zmienia naszą postawę, nasze myślenie. Ta wiara, która przychodzi ze słów Bożego Słowa. Kiedy zaczynamy wierzyć Bogu, kiedy Duch Boży i Słowo Boże zaczynają w nas działać, jesteśmy gotowi robić rzeczy, które w oczach ludzi wydają się może nierozsądne, ale w oczach Boga znajdują najwyższą pochwałę, bo zaczynamy wierzyć temu, który jest niewidzialny, który dał obietnicę. Można dużo mówić. Czas leci, zbliżamy się do końca. Jeszcze wspomnę tylko o jednej kobiecie. Rahab, nierządnica. Życie kiepskie. Ale kiedy lud Boży zaczął się zbliżać do tego miasta, ta kobieta, która żyła nieporządnie, w jej sercu zrodziła się wiara. Nie miała pisma. Nie miała obok siebie wierzących ludzi. Tylko słyszała to, co ludzie mówili, że taki naród wyszedł z Egiptu i Boża ręka jest z nimi. I taki naród po drugiej stronie Jordanu pokonał dwie potężne armie. I ona mówi, ja wiem, że Bóg to miasto wyda w wasze ręce. Ona w jej sercu zrodziła się wiara, zostawiła dotychczasowy sposób życia, zaufała Bogu i stanęła po stronie Boga, narażając własne życie. Co to znaczy, jak wielka jest łaska? My byśmy może ją przekreślili z powodu jej życia. Ale Bóg, Biblia mówi, nędzarza sadza razem z książętami. Tego brudnego, pełnego zła, nieczystości człowieka Bóg oczyszcza i podnosi i sadza na tronie. Wiecie, że Biblia mówi, że kiedy przyjdzie odpowiedni czas, Jezus w objawieniu mówi, a kto zwycięży, kto zachowa wiarę do końca, kto będzie ze mną, pozwolę mu zasiąść razem ze mną na tronie. Jest niesamowite to, co Bóg obiecał dla tych, którzy mu wierzą i jemu zaufali. Czy już zaufaliśmy Chrystusowi? Czy już powierzyliśmy Mu nasze życie? Czy już mam tą świadomość, że On mi przebaczył, bo Go o to prosiłem? Czy wierzę Mu? Czy trwam w wierze i chodzę z Nim dalej w wierze? Czy czerpię siłę i moc z Niego codziennie? Bez wiary nie możemy podobać się Bogu. Kochani, to jest słowo, z którym chciałem się podzielić, dlatego że tak wyraźnie odczuwałem, żeby tego wieczoru, tego popołudnia o tym powiedzieć. A ty i ja możemy powstać i powiedzieć w swoim sercu i powiedzieć swoimi ustami, będę ufał Bogu. Będę wierzył i ufał Bogu. Moje życie, moją ufność, moją nadzieję, wszystko położę w Nim. Ci, którzy ufają Panu, podnoszą się w górę jak orły. Powstańmy, moi drodzy, aby się modlić. Błogosławmy Pana i też powiedz, Panie, jeśli moja wiara słabnie, chcę dzisiaj oddać Ci chwałę, chcę się wzmocnić, chcę Ci ufać. Może masz różną sytuację, możesz powiedzieć, Panie, przyjdź, wkrocz w tą sytuację i pomóż mi. Bóg nie obrazi się, wręcz jest odwrotnie. Może wydaje ci się, że to jest tak nieistotna rzecz, ale jak powiedziałem, nie ma nieistotnych rzeczy dla Boga. Jeżeli to dotyka ciebie, to Bóg jest tym zainteresowany.
Przychodźmy do Niego. Otwierajmy nasze serca. Ale też otwórz swoje usta. Nie stój milczący, ale otwórz swoje usta i powiedz: Jezu, pomóż mi w tym. Albo przebacz mi. Przyjmij mnie, daj mi doświadczyć Twojej łaski i mocy. Ja chcę całym sercem przylgnąć do Ciebie. Otwierajmy nasze serca i usta. Tak jak czytamy to w Ewangeliach, ludzie przychodzili i mówili konkretnie o swojej potrzebie Bogu. Nie masz pewności zbawienia. Powiedz: Jezu, daj mi pewność zbawienia. Ja chcę Ci ufać. Daj mi poznać, że Ty mnie przyjąłeś, że należę do Ciebie. Mów do Boga. Rozmawiajmy z Panem. Panie, dziękuję Ci, że jesteś tutaj obecny. Dziękuję Ci, że Ty jesteś żywym, zmartwychwstałym Panem. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty jesteś. I wyznajemy, że Ty jesteś. I wyznajemy, że kiedy człowiek Ciebie szuka, kiedy człowiek do siebie się modli, kiedy człowiek woła do Ciebie, Ty dajesz się znaleźć. Panie, bo tak mówi Twoje święte słowo. Tak dziękuję Ci, Boże, że Ty interesujesz się życiem każdego z nas. Teraz błogosławię, Jezu, w Twoim imieniu moich braci i siostry, każdą osobę na tym miejscu. I dziękuję Ci, że możemy należeć do Ciebie. Panie, działaj w naszym życiu. Daj, aby nasze serca były pełne wiary. Daj, aby nasze usta były pełne świadectw tego, że Ty żyjesz i działasz. I daj, abyśmy wykonywali uczynki wiary. Wierzyli, i aby ta wiara była widoczna w naszym działaniu, w naszym postępowaniu, w naszej mowie, w naszym zachowaniu, że mamy żywą wiarę, że polegamy na Tobie. Tak bądź Tobie chwała, Panie. Halleluja. Amen.